Papieska tiara to nie zaszczyty i chwała, ale służba i gorliwa praca. Udowodnił to dzisiejszy patron, święty Grzegorz I, zwany również Wielkim. I mało kto w historii ludzkości zasłużył sobie na ten przydomek w takim stopniu jak święty Grzegorz. W jego życiu najjaśniej dostrzegamy chrystusową regułę życia: kto chce być pierwszy, niech stanie się ostatnim i sługą wszystkich. Taki właśnie był święty Grzegorz. Przyszedł on na świat w rzymskiej rodzinie patrycjuszy w roku 540. Jego rodzice Gordian i Sylwia, jak również dwie jego ciotki, Farsylia i Emiliana, doznają w kościele czci jako święci. Grzegorz zatem wychowywał się w środowisku sprzyjającym rozwojowi wiary i pobożności. Szybko doceniono szlachetne usposobienie i niezwykły intelekt młodzieńca. W wieku 31 lat, pełniąc do tej pory wiele ważnych urzędów cywilnych, doszedł do najwyższego. Powierzono mu bowiem urząd prefekta, czyli namiestnika Rzymu. Po 4 latach porzucił karierę urzędniczą i w wieku 35 lat wstąpił do benedyktynów, stając się ubogim mnichem. Klasztor zakłada we własnym domu rodzinnym, a z pozostałego majątku funduje 6 kolejnych klasztorów oraz wspiera dzieła charytatywne. Z czasu jego posługi jako opata klasztoru benedyktyńskiego pochodzi zwyczaj sprawowania tzw. mszy gregoriańskich, czyli 30 mszy odprawianych każdego kolejnego dnia miesiąca w intencji jednej zmarłej osoby. Także hierarchia kościelna potrafiła docenić niezwykły talent dyplomatyczny Grzegorza. Już w roku 579 papież Pelagiusz II wysyła tego pokornego mnicha jako swojego ambasadora na dwór cesarza w Konstantynopolu. Tam zdobywa sobie wielkie uznanie. Kiedy po 7 latach wraca do Rzymu, aby stać się doradcą i osobistym sekretarzem papieża, w podziękowaniu otrzymuje niezwykły podarunek – 59-centymetrową figurę Madonny z Dzieciątkiem, którą w drewnie cedrowym miał wyrzeźbić sam święty Łukasz Ewangelista. Święty Augustyn z Canterbury na prośbę Grzegorza miał namalować obraz jako kopię tej figury. Obraz ten przywiózł do Kodnia książę Michał Sapieha, cudownie przywrócony do życia po ciężkiej chorobie. Samą figurę papież Grzegorz I podarował swojemu przyjacielowi Landerowi, arcybiskupowi Sewilli, a do Hiszpanii przywiózł ją drogą morską święty Izydor. Cudowna figura po dzień dzisiejszy czczona jest w największym hiszpańskim sanktuarium maryjnym w mieście Guadalupe. Obraz natomiast doznaje czci wiernych w Kodniu na Podlasiu. Wróćmy jednak do świętego Grzegorza, który po śmierci papieża Pelagiusza II dnia 3 września 590 roku zostaje przez senat rzymski, kler i lud wiecznego miasta jednogłośnie wybrany na najwyższy urząd kościelny. Grzegorz, nie chcąc przyjąć tego urzędu, odwołuje się do cesarza. Ten jednak wybór zatwierdził. Wybór Grzegorza I na papieża okazał się wielkim błogosławieństwem dla Kościoła i całej Europy. Szerzył on pokój, łagodził spory i konflikty, podjął się również reformy Kościoła. Bezwzględnie walczył z aferami i zgorszeniem, przy tym łagodny i miłosierny dla ubogich. Najbardziej znany jest z reform na gruncie liturgii. On uporządkował obrzędy liturgiczne i rozpoczął reformę śpiewów liturgicznych, czyli chorału gregoriańskiego. Grzegorz Wielki zreformował i umocnił Kościół. Uznawany jest on za jednego z 4 wielkich ojców i doktorów Kościoła Zachodniego, obok świętego Ambrożego, świętego Augustyna i świętego Hieronima. Grzegorz I umiera w opinii świętości 12 marca 604 roku. Jego grób znajduje się w krypcie Bazyliki Świętego Piotra na Watykanie. Nie było jego kanonizacji. Podobnie jak na urząd papieża, tak do katalogu świętych dopisał go lud wierny, domagając się uznania jego świętości słowami Subito Sancto. Grzegorz Wielki, czczony zarówno w kościele katolickim, jak i prawosławnym,
jest patronem uczniów, studentów i nauczycieli oraz muzyków, piosenkarzy i chórzystów. Módlmy się. Boże, Ty się opiekujesz swoim ludem i z miłością nim kierujesz. Za wstawiennictwem świętego Grzegorza, papieża, udziel ducha mądrości powołanym do rządzenia Kościołem. Niech postępy wiernych w świętości przyczyniają się do wiecznego szczęścia ich pasterzy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.